Jak konferencja? Czym się różni od innych? Jest po prostu najlepsza, wspaniała. Tak myślę. Nie ma lepszej w Wiśle. Tak, nie, w Wiśle. No dlaczego tylko w Wiśle? Nigdzie nie ma lepszej. W kraju nad Wisłą. W kraju nad Wisłą, o. W kraju nad Wisłą nie ma lepszej. W rozmowie z uczestnikami otwartość i brak takiego wstydu nazywania rzeczy po imieniu. Ja lubię konkretne rozmowy. Bardzo mi się podoba organizacja i właśnie możliwość bogatego networkingu. A powiedz mi proszę, jak przyjechałaś tutaj, czego się spodziewałaś, albo co, z czym chciałaś wyjechać? Znaczy pierwszy raz jestem na takiego typu konferencji, więc w sumie nie miałam żadnych oczekiwań, ale myślę, że spodziewałam się mniejszej skali, a tu rzeczywiście jest duże wydarzenie i jest dużo ciekawych firm i pomysłów. Okej, a taki obszar tematyczny, który Ciebie najbardziej interesuje? Cyberbezpieczeństwo w obiektach kluczowych, takich jak port lotniczy. Jakie ciekawe rozmowy przy stoliku miałeś, przy którym sobie siedzisz? Ktoś przyszedł z czymś ciekawym, rozmawiał z Tobą? Oczywiście, że tak. Bardzo wiele tutaj zostało poruszonych, jeżeli chodzi o dyrektywę NIS-2 i o to, jak nasze oprogramowanie może pomóc spełniać te normy. No i myślę, że to było takim najciekawszym aspektem. Jeżeli chodzi o NIS-a, to myślę, że przede wszystkim nasza platforma Security Awareness, Access Security, a jeżeli chodzi o normę ISO, to nasz moduł inwentory w Envision. Jeżeli chodzi o zarządzanie, zarządzanie zasobami. Okay. Na jakich prelekcjach byłeś, no, albo na jakie chciałeś iść, albo chcesz iść? Chciałem iść na wiele, aczkolwiek jestem tutaj przywiązany do stoiska, więc nie mogę uczestniczyć. Robiłeś prezentację, jak poszło? Myślę, że okej. Ludzie raczej byli zadowoleni. Większość klientów, tak jak zgodnie w zasadzie z tematyką tej konferencji, zainteresowanych jest oczywiście kwestią NIS-a dwójki. Część klientów do dzisiaj zastanawia się, czy są objęci tą nową ustawą, czy będą objęci tą nową ustawą. Również często ich decyzje związane z zakupami, czy można powiedzieć z podjęciem decyzji, w którą stronę i w jaki sposób się zabezpieczać, tak naprawdę zależy od tego, czy będą objęci ustawą. I to jest dla nich największe wyzwanie. Są tutaj po to właśnie, żeby poznać odpowiedzi na kluczowe te pytania. Myślę, że większość była zainteresowana również prezentacją Łukasza Wojewody, który przybliżył nam kwestię tego, że NIS-2 no raczej się już przesunie implementacja w polskie ustawodawstwo, ale będziemy starali się wyrobić przed terminem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w tym kontekście. Klienci głównie są zainteresowani cyberbezpieczeństwem właśnie w kontekście NIS-a dwójki. Dzięki. A taka rzecz, która według Ciebie jest bardzo istotna z punktu widzenia NIS-a, ale często jest ignorowana, niepostrzegana, albo ktoś nie wie, że warto tam zerknąć, sprawdzić. Oczywiście jednym z takich najbardziej kluczowych elementów jest to, że klienci interesują się zabezpieczaniem sieci przemysłowych. To jest, można powiedzieć, taki temat, który nadal mimo wszystko w Polsce dalej raczkuje i warto tutaj ten temat klientom prezentować, przedstawiać. Tutaj również klienci bardzo duże zainteresowanie tym obszarem wykazują. Natomiast takim chyba najbardziej ignorowanym tematem jest to, że okazuje się, że klienci sądzą, że ich sieci odseparowane są galwanicznie od internetu. Natomiast jak zaczynasz dopytywać o szczegóły, okazuje się, że w kontekście zdalnego dostępu jest on jednak realizowany, choćby przez firmy outsourcingowe serwisujące sterowniki przemysłowe. Okazuje się, że bardzo często pojawia się kwestia tego, że bez świadomości tak naprawdę klienta ten zdalny dostęp do tej sieci jest realizowany. Bardzo często okazuje się, że te firmy outsourcingowe nawet nie muszą się autoryzować na jakimś urządzeniu brzegowym po to, aby ten zdalny dostęp uzyskać do tej sieci przemysłowej. No i to okazuje się, że to jest taka furtka, którą na pewno trzeba zamknąć w przyszłości. A niby już było tak bezpiecznie, nie? A jednak ten zdalny dostęp jest możliwy. Ten zdalny dostęp jest możliwy i najbardziej niebezpieczne jest to, że im bardziej skomplikowana ta sieć przemysłowa jest,
i im więcej tych firm pojawiających się, a niestety zdarza się często tak, że ci duzi gracze zakazują tak naprawdę dotykania części infrastruktury, czy implementowania jakichś kolejnych elementów infrastruktury poza ich kontrolą. Bardzo często umowa czy kontrakt skonstruowana jest w taki sposób, że przy realizacji jakiejś części infrastruktury przemysłowej są klauzule, które mówią o tym, że nie można ingerować w daną część infrastruktury przemysłowej, no i to powoduje, że taki, można powiedzieć, taka furtka się pojawia w postaci tego nieautoryzowanego dostępu do tej sieci przemysłowej. Piotrek z Zielaskiewicz, Dagmar, dzięki. Dzięki wielkie. Było kilka bardzo oczekiwanych przeze mnie prelekcji, mianowicie klasyfikacja incydentów krytycznych dyrektora wojewody dotyczące wdrażania i implementacji. A jakaś taka niespodziankowa dla ciebie? Na zasadzie wszedłeś, nie mam żadnych oczekiwań, nie wiem, o co chodzi. Wow, ale super. Takie też coś miałeś? Wiesz co, tak, nie wiedziałem, czego się mogę spodziewać po prezentacji Kamila Kowalczuka z punktu widzenia pokazywania innych standardów i podejść, więc trochę mnie zaskoczył, pozytywnie mnie zaskoczył, tak, bo pokazał konkretny, gotowy standard, który można, powiedziałbym, zastosować, więc pierwsza rzecz, którą zrobiłem, otworzyłem internet, popatrzyłem, co ten standard jest, co to jest i potem jeszcze Kamila złapałem z boku i przegadałem z nim, ale czego tak myślę, a nie inaczej. Więc jak najbardziej tak. A pamiętasz, jaką miał nazwę własną ten standard? IEC 6000 coś tam. Ale mam zapisane, robiłem kupę zdjęć, więc wiesz, dokumentacja, papier, ten elektroniczna. Jak ktoś by chciał się dowiedzieć, co to za prezentacja, wyślijcie 16 nieoznakowanych bitcoinów i Kamil na pewno znajdzie odpowiedź. Dzięki, Kamil. Dzięki. Piotrek, czy jak planowałeś pobyt na konferencji, miałeś ustalone, na które konkretnie chcesz ich sesję posłuchać? Tak, jak najbardziej. Zapoznałem się z agendą. Zresztą bardzo fajnie zorganizowana jest cała konferencja, gdzie już na długo, długo przed można było sobie zaplanować rozkład zajęć. Była jakaś prelekcja, która ci się tak super spodobała, nie była niespodzianką nawet? Nie była to niespodzianka, ale zapewne wszyscy tutaj obecni czekali na tę konferencję. Oczywiście mowa tutaj o wystąpieniu Łukasza Wojewody. A z innych takich o merytoryce, procesach, technologii? Technologicznie jak najbardziej Checkpoint. No i w tym kontekście, że zastosowanie co jest w tej chwili jak najbardziej modne, tak, czyli sztucznej inteligencji w rozwiązaniu firewallowym. Miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy i zagrozili mi kontrolą. Wow, opowiedz nam o tym. Nie, to oczywiście był żart, nie? Ale dobry na rozpoczęcie rozmowy. A jakie takie pytania były najdziwniejsze, które cię wybiły, oprócz tych, które ja zadaję? Chyba takich nie było, a przynajmniej teraz sobie nie przypominam. Takie, które by były zaskakujące. Nie potrafię ci spojrzeć takie. Udało się być na jakiejś prelekcji? Tak, starałem się łączyć obowiązki służbowe z prelekcjami. Na kilku prelekcjach byłem. Tam, gdzie mogłem, to poszedłem. O, a tam co utknęło w pamięci, co cię zaciekawiło? Wydaje mi się, że pierwsza prelekcja dotycząca przewidywanych zmian w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa była ciekawa i to chyba była taka prelekcja, którą wszyscy czekali. Dyrektor Łukasz Wojewoda. Dokładnie. Co cię zaciekawiło? Co było takiego fascynującego, intrygującego? Irek Sas, który opowiadał o awarenessie, jak to wprowadzili, że takimi małymi kroczkami przez 3 lata ogarnęli sobie cały temat podniesienia bezpieczeństwa w swojej organizacji, edukacji pracowników. Świetnie. A zanim przyjechałeś tutaj, miałeś jakiś taki plan zobaczyć jakąś prezentację? Oprócz Irka oczywiście. Nie, Irka koniecznie, ale miałem plan zobaczyć Nisa 2 przez rymarza z Dorta, ale się nie dostałem, bo taki tłok ludzi tam wbił, że się nie dostałem do środka. Jakieś ciekawe gadżety na podtarcie US chociaż? W ogóle nic takiego nie zbieram, bo jestem antygadżetowy. Ale wizytówki zbieram, mam tego od metra. To się zamienimy. Ja ci dam wizytówki te gadżetami następnym razem. Marcin, prowadziłeś wczoraj warsztat. Co ludzie z niego najbardziej zapamiętali albo co ich zdziwiło? Mam nadzieję, że zapamiętali dużo. Natomiast to, co chciałbym, żeby na pewno zapamiętali,
racji tego, że był to warsztat dla, przeznaczony przede wszystkim dla osób, które dotychczas niewiele miały wspólnego z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, to że nie da się w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa osiągnąć z jakiejkolwiek zgodności, jeśli nie zaczniemy od rzeczy podstawowej, czyli od analizy ryzyka. No dobra, analizę ryzyka zrobiliśmy. Druga, trzecia rzecz, tak według ciebie, z doświadczeń najpowszechniej, najłatwiej, najbardziej sprawczo? Najprościej jest oczywiście podejść do rzeczy, które niewiele kosztują, a tylko wymagają pewnego wysiłku organizacyjnego, intelektualnego i planowania. Czyli z analizy ryzyka wyjdą nam różnego rodzaju działania, które musimy podjąć, żeby ograniczyć ryzyka, które zidentyfikowaliśmy. Więc najprościej spróbować zidentyfikować te wszystkie polityki, procedury, instrukcje i wszelkiego rodzaju działania o charakterze organizacyjnym, które możemy wdrożyć u siebie w organizacji, a które nie wymagają ponoszenia istotnych kosztów zewnętrznych. Z punktu widzenia ciebie jako uczestnika konfy, byłeś pewnie na jakichś prelekcjach, rozmawiałeś z różnymi ludźmi, coś takiego, co tobie zostało z kolei w pamięci? Ja od dłuższego czasu jestem fanem kryptografii postkwantowej, więc niewątpliwie w paru miejscach, które były, mówiło o kryptografii, ten element postkwantowy jest czymś, co jest po prostu fajne. To jeszcze na krzywej Gartnera, jeśli chodzi o hype, jest zaraz na samym początku, ale widać, że to już na rzeczywiście się pojawia. W Stanach instytucje publiczne muszą stosować od sierpnia, więc my tym bardziej musimy gdzieś tam w najbliższych latach się tego spodziewać. Żeby ktoś zrozumiał, o czym mówiłeś przed chwilą, od czego powinien zacząć, jako takie pierwsze dwie rzeczy, które powinien wiedzieć na ten temat? Och, zdecydowanie. Opowiedzenie w dwóch słowach się nie da. YouTube jest pełen różnego rodzaju kursów i informacji na ten temat. Znaleźć dwa, trzy kursy, obejrzeć i naprawdę generalnie myślenie o konieczności zabezpieczenia się z perspektywy komputerów kwantowych, które zaczynają wkraczać do naszego życia już w takim aspekcie codziennym. Od razu za telefon i zadzwoniłem do kapeli, którą najlepiej śpiewam. Ale mi odmówili, nie? Zadzwoniłem do kapeli, którą najlepiej grą. Też mi odmówili. Se myślę, a te celebryty na pewno mają dosyć dudków, dopłacą parę stówek. Zaprosimy najlepszą kapelę w Beskidzie Śląskim. Dzwonię do Pietra, a Pieter mi go do Sławek. No trzeci raz ci nie odmówię. Powitajmy ich brawami. Kapela Ochodzita będzie nam tutaj na górze grać, śpiewać, będzie nas bawić. Wy se teraz siednijcie, a my wam przygramy. A może zaskoczę, bo były to możliwości, jakie dały mi spotkania z partnerami konferencji. Spodziewałem się, że będzie ich dużo mniej, że te rozmowy będą mniej techniczne albo zupełnie na odwrót. Okej, okay, a byłeś na jakiejś prelekcji? Coś twoje oko przykuło? Miałeś chwilę czasu, żeby wejść? Tak, no starałem się to łączyć. Ścieżki równoległe mają to do siebie, że trzeba wybierać. Fajne tematy przystolikowe, od tego rozpocznę, bo zawsze dyskusja jest najciekawsza. A odnośnie do sesji, bardzo fajne te praktyczne związane ze sferą techniczną. No, długa lista. W zasadzie trudno mi wskazać wykład, który by mi się nie podobał. Bardzo ciekawe. No dobrze, wyróżnię. Sebastian Pitur. Jeśli mam wskazać taki, który mi się bardzo spodobał, trudno wybierać wśród bardzo dobrych, to najlepsze wystąpienie. Znaczy wiesz co, plan miałem taki, żeby zostawić odbiorcę z zestawem takich dobrych praktyk, na co zwrócić uwagę przy wdrożeniu całego awarenessu w organizacji, nie? Czyli taki tam był plan. Taki był plan. A wyszło to, że co najmniej cztery opinie, które dostałem bezpośrednio w twarz, że wyszło bardzo dobrze. Nie nazwali, czy jesteś łobuzem, że tam wysyłasz te phishingi, że każesz coś robić? Nie. Kibicowali. Nie, odbiór był naprawdę bardzo spoko, nie? Cała konfa dla ciebie spoko? A ty draniu, ty mnie nagrywasz. Dla potomnych. No potomny, nie, spoko. Konferencja ten, raczej za dużo produktu mi się wydaje, wkrada się na konferencję. Nie wiem, czym to jest podyktowane. Raczej staram się zrozumieć, że ten biznes też się musi spinać. Łukasz Wojewoda, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, w ogólniku Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa i wszystkim, co jest z nim powiązane lub od niego zależne. Czy
czymś mogą się już dzisiaj zająć organizacje, firmy, co jest absolutnie pewne, że i tak będą musiały zrobić w kontekście doregulowania się, dostosowania do NIS 2, KSC. Pamiętajmy o tym, że NIS 2 jest dyrektywą, więc przepisy, które będą obowiązywały podmioty w kraju, u nas, to będą przepisy, które się znajdą w znowelizowanej ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Najnowszy projekt jest z kwietnia. Po przerobieniu, odniesieniu się do uwag, które zebraliśmy w procesie konsultacji publicznych, no będziemy mieli kolejną wersję, która przybliży nas do tej wersji finalnej. Oczywiście jest wiele rzeczy w zaproponowanej ustawie, takich, które już w tej chwili będą w tabeli uwag miały, że jest albo nie zgłaszane były żadne uwagi do tego wątku, więc te można by było ze sporym prawdopodobieństwem przyjąć jako takie, które już nie będą podlegały jakimś zasadniczym zmianom. Zawsze jest pewna możliwość odniesienia się wprost do dyrektywy i sprawdzenia, które przepisy są w miarę jednoznacznie odwzorowane w KSC. No, niemniej jednak pamiętajmy, to jest regulacja, która wymaga implementacji krajowej. Jak powiem, że no, nawet nie trzeba przepisów prawa, żeby zrozumieć, że SZBI w każdej organizacji jest potrzebne, no to zacząłbym chociażby od takiego elementu, który na pewno w jakiejś formie się pojawi. A inny przykład jakiejś takiej uniwersalnej kontrolki, która na pewno i tak trzeba będzie ją zrobić? Czy to będzie techniczna, organizacyjna, procesowa? Jakieś takie pewniaczki absolutne? To z pewniaczków, to znów bym się odniósł na bardzo jasnej wytycznej dyrektywy, czyli z tych kontrolek patrzmy sobie chociażby na wieloskładnikowe uwierzytelnienie. Jest to wskazane jako coś, co powinno znaleźć się, więc to można liczyć, że się nie zmieni. No i szkolenia. Do tego chyba wątku też nie ma żadnych większych dyskusji. One są ważne na różnych płaszczyznach, więc to, że organizacje będą musiały wprowadzać odpowiednie reżimy w zakresie szkolenia swoich pracowników, no to też jest chyba w miarę zrozumiała zrozumiałe i pewne przedsięwzięcie. Czy możemy mówić o jakiejś takiej dacie, która jest albo pewna, albo prawdopodobna? Ile mamy czasu, żeby spełniać? Jeszcze nie wiemy co, ale jaka to jest perspektywa czasowa? Szacunkowo, plus minus pół roku nawet. Nie do końca się zgodzę, że nie wiemy co. No, mamy projekt, więc będziemy zaraz widzieli, w jakim aspekcie może się zmienić. Więc jakby mamy ten ogląd rzeczy, które powinniśmy krajowo wypełniać, czy to w administracji publicznej, czy w podmiotach, które znajdą się w tym koszyku podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Natomiast daty. No, wiemy doskonale, dyrektywa mówi, że powinniśmy być zaimplementowani, czyli mieć ten przepis krajowy 17 października. Taka data pada. Wiemy, że ze względu na to, jak wygląda proces legislacyjny, jest to no, w tym momencie powiem praktycznie niemożliwe do osiągnięcia, jeśli chodzi o fakt, że jesteśmy już na końcówce sierpnia. No niemniej jednak, przyjmując, że cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne w naszym kraju, to, że mamy chociażby przewodnictwo w Unii Europejskiej na początku, w pierwszej połowie przyszłego roku, to, że cyberbezpieczeństwo też jest jednym z tematów tego przedsięwzięcia, należałoby przyjmować, że mimo wszystko ten proces nie będzie niepotrzebnie przedłużany, a będzie wypełniony w takim zakresie, jaki wynika po prostu z procesu legislacyjnego. Naszą ambicją jest, żeby mimo wszystko poziom rządowy oscylował gdzieś jego zakończenie w okolicach października, a finalne prace, żeby mimo wszystko przed naszą prezydencją też się zakończyły. Finalne prace oczywiście mamy na myśli podpis prezydenta pod zmianą regulacji. Z perspektywy człowieka, który ma stoisko, opowiada o produkcie, co ciekawego się wydarzyło na waszym stoisku? No, mieliśmy bardzo duże zainteresowanie naszymi produktami, rozmawialiśmy o różnych technologiach, także myślę, że konferencja jak najbardziej udana. A takie najważniejsze rzeczy, które zawsze się pojawiają w tych rozmowach przy waszych produktach, co to jest? Tak jakbyś mógł to w jednym, dwóch zdaniach. Czy chodzi konkretnie o technologię? Czy technologię, podejście, po co to jest, jak to jest? Naprawdę dużym zainteresowaniem cieszy się na pewno technologia związana z ochroną danych, czyli jakiś data leak prevention, systemy XDR, no i również systemy sandboxowe w różnej formie, czy to sandbox odnośnie maila na przykład, czy też sieciowy.
Ludzie, którzy podchodzą do Was, znają już Was? Macie tą rozpoznawalność wśród ludzi, czy dopiero budujecie? Co do rozpoznawalności jest różnie, ponieważ jesteśmy stosunkowo nową marką na rynku z połączenia dwóch firm, dwóch vendorów, McAfee i FireEye, więc jeszcze nad tą rozpoznawalnością pracujemy. Nie do końca wszyscy jeszcze na rynku nas... To jak powinni Was zapamiętać, żeby dla Was było ok i żeby oni wiedzieli, po co do Was przyjść, czego mogą oczekiwać? Ja śmiem twierdzić, że po prostu budujemy pozycję zaufanego partnera w dostawie różnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Od najniższej warstwy ochrony endpointów właśnie przez warstwę sieciową, po kompleksową ochronę i widoczność w XDR-ze. Taka rzecz, która chcielibyście, żeby Was wyróżniała na tle innych produktów, dostawców? Dla mnie najważniejsze jest zaufanie u klientów po prostu. Znaczy to, że myśląc o jakimś rozwiązaniu cyberbezpieczeństwa, oni wiedzą, że Tralix to jest zaufana, bezpieczna, sprawdzona marka, której mogą zaufać i tyle. Przemek, konferencja KSC Forum. Czym ona według Ciebie różni się od innych konferencji? Swoim skupieniem tematycznym na wdrażaniu NIS 2 w Polsce, rozmawianiu o nowelizacji ustawy KSC Forum. To jest taki mianownik dla wszystkich tematów, które są na konferencji, jak i zainteresowań ludzi. Tak? Są ludzie z podmiotów, które czy albo podlegają, albo będą podlegać ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. O jak dużo treści z tego, co było dzisiaj, zadbasz o to, żeby one również się pojawiły na ATS-ie? Na pewno ATS jest taką konferencją dla ludzi, dla praktyków cybersecurity przedsiębiorstw. Więc wiele takich tematów dotyczących praktycznego cyberbezpieczeństwa jest i w tej jednej i drugiej konferencji. Natomiast na ATS-ie w tym roku, ona jest pod hasłem, że to jest branża w cieniu regulacji, chcieliśmy w ogóle tak spojrzeć przykrojowo na to, na ile branżę w tej chwili w ogóle ustawia ten gorset regulacji, który jest, tak? Który jest i pomaga i trochę przeszkadza. No bardzo ciekawa była prezentacja Krzysztofa Cabaja z Polfy Torchomin, który w bardzo pouczający sposób przedstawił tajniki wdrożenia kluczy sprzętowych właśnie u nich w Polfie. Zwrócił uwagę na co uważać, co brać pod uwagę, co zadziałało, co nie zadziałało. Także był bardzo pragmatyczny w swojej prezentacji. Nie wiem, czy wiecie, Marcin jest świetny w tym właśnie, jak dobrać te klucze, jak to zrobić, z kim rozmawiać, żeby to zadziałało dobrze, jak to ma z analizą ryzyka, z technologią. Syn Marcin, pytanie. Najpowszechniejsze projekty, które gdzieś pozwalają na to, że klucze sprzętowe Yubico są używane, jakie często są takie pobudki organizacji, żeby wdrożyć? Takie statystycznie. To znaczy takie zwykle, jak rozmawiam z klientami, patrząc na projekty, które wdrożyliśmy, no to mamy do czynienia z takimi dwoma klasycznymi scenariuszami na początek. Pierwsze to jest na pewno użytkownicy wysoko uprzywilejowani. Każdy sobie raczej zdaje sprawę, że no, autentykator, czy kody jednorazowe, czy SMS nie dają 100% ochrony przed zdalnym przejęciem konta. Co można powiedzieć o kluczach sprzętowych? Wiadomo, używanie autentykatora jest wygodne, o ile mamy telefony firmowe. No, natomiast no, przy ataku celowanym i tak mamy 10% szans na to, że to konto zostanie przejęte. Więc firmy zdają sobie z tego sprawę. To ryzyko, szacując jako wysokie, no, rezygnują właśnie z autentykatora na rzecz kluczy dla użytkowników wysoko uprzywilejowanych. Drugim takim typowym scenariuszem są środowiska bez telefonu firmowego. Wiadomo, używając aplikacji mobilnych, no, polegamy na tym, że każdy użytkownik ma telefon firmowy. Jeśli firmowego telefonu nie posiada, no to raczej nie możemy go zmusić do tego, aby instalował aplikację autentykatora w tym wypadku, czy podawał swój numer prywatny telefonu do otrzymywania drugiego składnika logowania, więc no, klucz sprzętowy jest wtedy najprostszym sposobem zabezpieczenia tych użytkowników. Więc to są takie dwa typowe scenariusze, które najczęściej gdzieś tam widzimy i od których zaczynają się projekty. Jak organizacja ma kilkuset użytkowników, kilka tysięcy, znasz takie projekty, gdzie zaczynano od, strzelam, 10%, 50 użytkowników, 20 użytkowników? Czy to jest taka powszechna praktyka, że zaczyna się od małej dawki, a dopiero później rozważa większą ilość, 100% pokrycia? To jest dosyć częsta praktyka. Zdarzają się oczywiście projekty, gdzie firma decyduje się od razu na
zabezpieczenie z całej populacji użytkowników. Natomiast bardzo często widzimy sytuację, że właśnie zaczyna się od scenariusza użytkowników wysoko uprzywilejowanych, tych bez telefonu, a potem wszystkich innych. Takim bardzo dobrym przykładem jest tutaj jedna z największych instalacji, jakie mamy w Europie, czy to jest grupa BMW. Oni właśnie zaczęli od tego scenariusza użytkowników wysoko uprzywilejowanych. To się świetnie sprawdziło. Rozdali klucze bodajże 100 użytkownikom na początek. To był dział IT. Świetnie się to sprawdziło. Stwierdzili, no dobrze, w takim razie wyposażmy inne działy w klucze. No i tak z projektu na 100 użytkowników zrobi się projekt na 80 tysięcy użytkowników dla całej grupy BMW. Następnym krokiem było to, że BMW pomyślało, no okej, my jako firma wewnętrznie jesteśmy bezpieczni, ale co z naszym całym łańcuchem dostaw? Więc po okresie około dwóch lat BMW narzuciło wymagania na wszystkich swoich dostawców, którzy logują się do platformy BMW, aby ci korzystali z prepersonalizowanych kluczy sprzętowych, no i tak z instalacji 100 użytkowników, no po paru latach mamy instalację na około 300 tysięcy tak naprawdę. Więc te projekty rozrastają się bardzo, bardzo dynamicznie, no dosyć w szybkim tempie, bo rozwiązanie sprawdza się, to nie jest tak skomplikowane jak wszyscy myślą, ma dobrą akceptację użytkowników i po prostu działa. Dzięki. Najważniejsze pytanie. Czy zawsze muszę mieć dwa klucze jak na pracownika, jeżeli jestem firmą? Da się zrobić to inaczej, że mam 100 pracowników, to muszę mieć 200 kluczy, czy mogę jednak mieć 105, a może 109, a może 100? Wiesz co, tak naprawdę to zależy, zwykle nie. Na pewno musisz mieć dwa klucze, jak używasz kluczy do użycia indywidualnego, jako normalny konsument, użytkownik, no bo ty jesteś swoim własnym administratorem, więc twoja metoda backupowa to drugi klucz. Jak zgubisz jeden, nie masz drugiego, no to masz problem. Natomiast w korporacjach zależy od tego, z jakim systemem te kluczy są sparowane. Jeśli są sparowane z Azure'em, no to nie ma potrzeby posiadania dwóch kluczy, ponieważ tam jest bardzo fajnie rozwinięty system backupowy, czyli użytkownik dzwoni helpdesku, dostaje temporary access passa tak zwanego, loguje się nim i może podpiąć sobie nowy klucz. Tak samo jeśli używane są klucze z platformami IDM-owymi, typu nie wiem, Okta, Duo, Ping, Microfocus, Sequence czy inne, no tam są metody tak zwane backupowe, gdzie użytkownik może zadzwonić do helpdesku i może mieć wydany nowy zapasowy klucz. Czyli nie zawsze jest potrzeba posiadania dwóch tak naprawdę, jeśli mówimy o środowiskach korporacyjnych. Powiedz mi, z jakimi oczekiwaniami przyjechałeś na konferencję? Uaktualnić to, co wiem. Cóż się udało zaktualizować? No niektóre rzeczy tak, aczkolwiek te kluczowe, tak jak wszyscy, jeszcze nie wiemy, co z NIS-2, co z naszą ustawą, co z naszym prawodawstwem. Czyli zero zaskoczeń. Czy jednak jakieś były? Bez komentarza. A z punktu widzenia tych stoisk, pamiętasz jakąś ciekawą rozmowę? Nie pytam o to z kim, ale jakieś takie typy rozmów w zasadzie, a skąd pan jest, a czy pan kupi kilogram tego? Albo... Poziom jest bardzo fajny. Rzeczywiście nie czujesz presji jako potencjalny klient, to raczej szukają ludzie kontaktu, a nie wtykają ze wszelką ceną produktu. Czyli najlepszy możliwy sposób. Myślę, że to jest okej, że tutaj poziom, to chciałoby się zawsze takiego poziomu. I o uwierzytelnianiu w OT powiedziałam i o szyfrowaniu również. Zapraszałam dwa razy ludzi na spacer, więc jeżeli macie jeszcze ochotę na spacer, to ja chętnie pójdę. Opowiem wam więcej i o szyfratorach na poziomie L2 i o uwierzytelnianiu danych w protokołach OT. Także zapraszam. O ransomware'ach w OT też. O malware'ach w OT też. Coś w kontekście tej prezentacji było wyjątkowego dla Ciebie? Coś, co robiłaś, nie wiem, pierwszy raz, albo Cię zaskoczyło? Tak, wiesz co my robiliśmy? My robiliśmy właśnie w naszym środowisku laboratoryjnym OT szyfrowanie protokołów OT. Generalnie ze względu na to, że tutaj jesteśmy z Thalesem, czyli oni się zajmują bezpieczeństwem materiałów kryptograficznych, no to wzięliśmy do naszego laba serwery OPC, zajęliśmy się zabezpieczaniem materiałów kryptograficznych, baz danych itd. Nie? I także właśnie będziemy teraz badać opóźnienia na komunikacji z szyfrowaniem na poziomie L2 i na przykład właśnie Profinet. Nie? A ktoś to będzie umiał rozszyfrować, jak to zaszyfrowaliście? No właśnie o to chodzi, żeby nie. No właśnie.
Dobrze, a powiedz mi z perspektywy samej prezentacji, bo wspominałeś, że trochę wyjątkowa atmosfera była, coś takiego, co trochę inaczej wygląda jak zawsze. Tak, właśnie było to wyjątkowe to, że to nie była typowa prezentacja, tylko to była taka mini debata. Panowie uznali, że te prezentacje wszystkie to już są nudne, więc sobie usiądźmy i podebatujmy na temat szyfrowania. To było wyjątkowe i dla mnie to była trochę trudność, ponieważ zawsze chodzę, jak się chodzi, to się stres rozchodzi, a tutaj siedziałam. Ale myślę, że wyszło fajnie.